Stój! Kto idzie? Swój czy wróg? Swój. Każdy tak może powiedzieć. Kim jesteś i czego tutaj szukasz? Chcę wejść. Naprawdę? To cię będzie kosztować 500 sztuk złota. Niby czemu? Naprawdę musisz wszystko utrudniać. Wyglądasz na kogoś, kto ma pieniądze. Może się potargujemy. Nie ma mowy. Nie znam cię. Płać albo odejdź. Niech ci będzie. Oto twoje złoto. Dzięki. Witamy w naszych skromnych progach. Nie rób niczego głupiego, mamy cię na oku. Kto rządzi w tym obozie? Kapitan Greg. Greg tu jest? Dla ciebie kapitan Greg, jasne? To wielki człowiek. Niestety nie ma go w tej chwili w obozie. Jego zastępcą jest Francis. Widzę, że Henry cię przypuścił. Kim jesteś? Nazywam się Garrett. Dbam o zaopatrzenie w tym obozie. Rozumiem. Mam parę pytań. Ten wasz kapitan, jaki on jest? Twarda z niego sztuka, bez dwóch stali i skąpy jak diabli. Coś o tym wiem. A kiedy któryś z nas zdobędzie coś naprawdę cennego? Greg przywłaszcza to sobie. Kiedyś zabrałem kompas z królewskiej frygaty. A Greg, rzecz jasna, odebrał mi go. Ech, pewnie gdzieś go zakopał. Jak resztę swoich skarbów. Gdzie Greg mógł zakopać kompas? Podejrzewam, że gdzieś na południowym wybrzeżu. Tam często widywano Grega. Kiedyś sam się wybrałem w te rejony. Ale za dużo tam potworów. A, sądzę, że coś znalazłem. Oto twój kompas. Ha, to rzeczywiście on. Nie spodziewałem się, że użyję go ponownie. Wielkie dzięki. Tym razem Greg go już nie dostanie. Weź w nagrodę ten pas. Jest sporo wart. Dzięki. Uważaj na siebie. A kogóż to stary skip znowu widzi? Zatoka koło miasta. Pamiętasz? Jasne. Jak mógłbym cię zapomnieć? Co robisz w Jarkendarze? Wróciłem z Korinis. I czekam na powrót kapitana Grega. Widziałem Grega w Korinis. Naprawdę? Niech to diabli. Coś musiało pójść bardzo źle. Już dawno powinien wrócić z naszym statkiem. Najlepiej będzie, jeśli wrócę do Korinis i poczekam tam na niego. Ale nie dziś. Dopiero co wróciłem. Co możesz mi powiedzieć o bandytach? Napadają nas, od co? To my ich tu przywieźliśmy. Nawet z nimi handlowaliśmy. Ale to należy do przeszłości. Teraz trwa wojna. Co się stało? Ci dranie nie zapłacili nam za ostatnią dostawę rumu, a więc poszedłem do nich, by dostać swoje złoto.
Kiedy tylko zbliżyłem się do ich obozu, ci obwiesie rzucili się na mnie. Co gorsza, zabili Angusa i Hanka, dwóch naszych najlepszych żeglarzy. Przykro mi. Ostatnio się przegrupowali. Kilku z nich rozbiło mały obóz niedaleko wąwozu, tuż pod naszym nosem. Zapewne mają nas szpiegować. Porozmawiamy później. Musimy się wydostać z Jarkendaru. I to natychmiast. Ruszyć w kierunku Korinis. Tam jest więcej kupców i więcej złota. Nie trzeba było to przełożyć! Rozerwę się na kawałki! No i grałeś się! Pedraniu! To nie to. Nic tu nie ma. Szybki śledź! Nie do wiary! Jeśli chodzi o tych bandytów z wąwozu... Tak? Już nie będą stawiać kłopoty. Zabiłeś ich wszystkich? W pojedynkę? Owszem, ich truchła leżą przed wąwozem. A niech nie! Nie doceniłem cię! Bardzo dobrze! Mamy jeden problem z głowy! Żaden z bandytów nie miał sygnetu. Może to nie byli ludzie Kruka? Prawdopodobnie byli to rekruci. Sygnet dostają tylko ci, którzy udowodnią swoją wartość. Ci nie udowodnili. Dlaczego tak ci zależy na tym sygnecie? Muszę dotrzeć do Kruka. Chcesz iść do obozu Kruka? Oszalałeś? Jeśli bandyci odkryją, że nie jesteś jednym z nich, to nakarmią tobą węże błotne. Zaryzykuję. Nigdy się nie poddajesz, co? Dobrze więc, kiedyś mieliśmy jeden taki. Może wciąż leży gdzieś w chacie Grega. Może ci go da, jeśli tylko wróci. Jak dostać się do jego chaty? Wow! Spokojnie! Chcesz podwędzić coś, co należy do kapitana Grega? Nie radzę! Chyba, że chcesz mieć wielkie kłopoty. Ej, ty! Co robiłeś w mojej chacie? Ja... Nie mamy parę dni i każdy myśli, że może robić wszystko, co mu się żywnie podoba. Dobrze, ale co tu się dzieje? A co? Polisada już skończona? A może w lesie nie roi się już od potworów? Wszyscy mają to gdzieś, leżą brzuchem do góry.
To wszystko, co udało ci się zrobić, Francis? A ty? Co takiego zrobiłeś? Pracowałem. Co takiego? Pozbyłem się bandytów z wąwozu. Dobrze, ale to i tak dopiero początek. Teraz poznasz prawdziwe znaczenie słowa praca. Co mam zrobić? Najpierw musimy doprowadzić to miejsce do porządku. Morgan, ten ogniwok, będzie piłował deski. A ty przejmiesz jego robotę i oczyścisz las tych cholernych potworów. Jakie stwory masz na myśli? Orkowie. Coraz częściej podchodzą pod nasz obóz. Mam tam pójść sam? Możesz wziąć paru chłopaków, jeśli chcesz. Powinni uczciwie popracować, zamiast się lenić. Potrzebuję sygnetu ludzi Kruka. Musisz na niego zasłużyć. Pokaż, co potrafisz, to pogadamy. Znowu jedna z tych cholernych bestii! Gdzie ma osa tutaj? Moja głowa! Wszystko w porządku? Tak, chyba tak. Pokonałem orków. Dobrze, zabierajmy się z tego przeklętego lasu. W sprawie orków? Tak? O co chodzi? Pozbyłem się ich. Skip to potwierdzi. Dobrze, bardzo dobrze. Widać, że potrafisz to i owo. Mogę dostać teraz ten sygnet? Trzymaj. Chciałbym, by Bones go założył i szpiegował tych psobratów. Ale sądzę, że ty lepiej nadasz się do tej roboty. Może nawet uda ci się wyjść stamtąd w jednym kawałku. Dziękuję, kapitanie. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem żadnego statku. Od miesięcy, wyobrażasz sobie? A kiedy wreszcie się jakiś pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Rozniesie nas w drzazki jak postąpeczkę po owocach. Z całej załogi tylko ja żywy dotarłem do brzegu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby czarodzieje, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą.